sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnej debacie z cyklu Poligon, a dzisiaj porozmawiamy o sprawie chyba, która najbardziej elektryzuje polską opinię publiczną, a mianowicie o zmianach w Telewizji Polskiej. A dzisiaj moimi i Państwa gośćmi będą doktor nauk prawnych Bartosz Lewandowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będzie również z nami Tomasz Synowiec, Klub Jagielloński, Instytut Demokracji Bezpośredniej. Dzień dobry. Redaktor Rafał Otoka-Frąckiewicz. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam. Będzie z nami Patryk Słowik z Wirtualnej Polski. Witam serdecznie. Kłaniam się. Oraz Marcin Samtel, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam cię serdecznie, Marcinie. Dzień dobry, witam. Panowie, chyba się ze mną zgodzicie, że to, jak funkcjonowała w ostatnich latach telewizja publiczna, budziło wiele kontrowersji. Nie jest też wielką tajemnicą, że nowy układ rządzący będzie chciał zmienić to, co się działo do tej pory w Telewizji Polskiej. No ale dużo informacji i dyskusji prowadzonych na Twitterze i ogólnie w sieci dotyczy stylu, w jakim to zostało przeprowadzone. Czy rząd Donalda Tuska miał prawo do takich kroków? Jak to wygląda prawnie? I o to bym chciał zapytać oczywiście Bartosza. Więc Bartosz, jeżeli mógłbyś nam wyjaśnić, jak to wygląda właśnie pod aspektem prawnym. Czy mamy do czynienia z sytuacją prawną dosyć klarowną na ten moment? To znaczy istnieje zasada domniemania konstytucyjności ustaw. Jest ustawa, która reguluje kwestie funkcjonowania Rady Mediów Narodowych, która odpowiada za kształt zarówno zarządów, jak i rad nadzorczych spółek, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które podpowiadają za między innymi za telewizję. Jest telewizja Polska Spółka Akcyjna, której organy są kształtowane w oparciu właśnie o te przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Natomiast to, z czym mieliśmy do czynienia? Mieliśmy do czynienia z takim, po pierwsze, nierespektowaniem przepisu ustawy obowiązującej, ustawy wiążącej przede wszystkim organy władzy publicznej. I z punktu widzenia prawnego to, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym, jest po prostu nie do obrony. To znaczy zastosowano wariant charakterystyczny dla typowych spółek prawa handlowego, czyli to, że akcjonariusz jedyny w gruncie rzeczy tutaj dokonuje wyboru członków organów tych spółek, a następnie zmienia i wprowadza swoich ludzi. Natomiast z punktu widzenia ustaw, przepisów, ja tylko przypomnę, że na kanwie ustawy zmieniającej ustawę o radiofonii i telewizji z grudnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny badał kwestię konstytucyjności tej ustawy, natomiast nowa ustawa z 2016 roku powołująca Radę Mediów Narodowych dalej obowiązuje, nie została w żadnym stopniu uchylona przez Trybunał Konstytucyjny, który jako taki jest jedynym organem władnym do tego, aby decydować w przedmiocie konstytucyjności takich przepisów. Stąd z punktu widzenia prawnego to, co się stało, ja nie mam żadnych wątpliwości, że odbyło się to bez podstawy prawnej. Nie mówię o stylu jakby tego, co się stało, ponieważ to może dziwić, natomiast z punktu widzenia sporów korporacyjnych, które się w naszej pracy adwokackiej się oczywiście zdarzają, to tego typu sytuacje nie są czymś wyjątkowym. W przypadku wrogich przejęć spółek czy nie wiem, wykupienia pakietu większościowego, czy to akcji, czy udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Są zabierane dokumenty, są zamykane drzwi, zawierane klucze, plombowane szafy, zawiadomienie do prokuratury, policji, to oczywiście się dzieje. Natomiast mamy tutaj czynienie jednak z dosyć specyficzną spółką, której jedynym właścicielem, właściwie jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Natomiast z uwagi na strategiczny cel tych spółek, wiążą się one, czy są one uregulowane w sposób odpowiedni poprzez odpowiednie ustawy. Na ten moment Trybunał Konstytucyjny żadnego z tych przepisów nie uchylił. Jeżeli mówimy o aspekcie prawnym, to tutaj ja wątpliwości nie mam.
Patryk, do ciebie pytanie, bo z uwagą śledziłem dzisiaj twoją wymianę zdań na Twitterze z różnymi dziennikarzami. Jak wy do tego podchodzicie? Czy rzeczywiście Platforma Obywatelska, nowa koalicja rządząca miała może inne sposoby, by dokonać zmiany w telewizji polskiej, a jednak mam wrażenie, że wybrała chyba najgorszy dla siebie scenariusz, który daje też pole do popisu obecnej partii opozycyjnej. To zależy, czy najgorszy, bo wydaje mi się, że dla niektórych zwolenników Koalicji Obywatelskiej ten scenariusz jest najlepszy. To przejęcie, które wszyscy mogli zobaczyć, pokazuje jedno. Pokazuje to, że Donald Tusk i ekipa pokazali pewną sprawczość. To znaczy obiecano przejęcie TVP i TVP zostało przejęte. Zostało przejęte w taki sposób, że nikt nie ma wątpliwości z przytupem. Tutaj, tak jak mówi mecenas Lewandowski, w sporach korporacyjnych to jest standard, w wypadku wrogich przejęć to nie jest nic nadzwyczajnego, zdarzają się dużo bardziej przejmujące obrazki, natomiast tak się składa, że te obrazki dotyczące TVP wszyscy widzieli niemal na żywo. Jeżeli pytasz, czy były inne sposoby, no to wszystkie te sposoby są obarczone pewnymi wątpliwościami. Natomiast na pewno na stole był jeden sposób, który wydawał, przynajmniej mi się wydawał, mniej kontrowersyjny, to znaczy odwołanie przewodniczącego Rady Mediów Narodowych ze względu na niespełnianie wymogów określonych w ustawie. I oczywiste jest to, że i przewodniczący, i jego zwolennicy by mówili, że on spełnia wszystkie wymogi, nie jest naruszony ten dyspozycja przepisu artykułu 5 ustęp 3 ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Chodzi o działalność konkurencyjną. Pan Krzysztof Czabański przez łańcuszek powiązań bierze udział w kontroli nad Telewizją Republika. Jest to o tyle dyskusyjne, że jest ten łańcuszek powiązań, nie bezpośrednio kontroluje Telewizja Republika. Natomiast tutaj zapewne by się pojawiły spory pomiędzy konstytucjonalistami, ekspertami, natomiast do tego wystarczyłoby jedno głosowanie Sejmu, odwołanie pana Czabańskiego, powołanie innej osoby na stanowisko członka Rady Mediów Narodowych. To by oznaczało, że nowa większość miałaby już też większość w Radzie Mediów Narodowych, bo obecnie 3 głosy mają osoby powiązane z PiS-em, 2 głosy osoby powiązane z nową większością. Gdyby wymienić pana Czabańskiego, byłoby 3-2 dla nowej większości. Ten scenariusz doprowadziłby do tego, że Rada Mediów Narodowych mogłaby odwołać zarządy spółek medialnych i powołać nowe rady nadzorcze, a co za tym idzie, zostałyby powołane i rady nadzorcze odwołać, powołać nowe rady nadzorcze i te rady nadzorcze by powołały nowe zarządy. Wydaje mi się to mniej brawurowe, mniej po bandzie, budzące mniej wątpliwości. Pytanie brzmi, i to jest kluczowe pytanie, czy opłacalne politycznie dla nowej większości, bo jeżeli pytanie, które zadałeś, brzmiało, czy dało się inaczej, to jeżeli popatrzymy w przepisy, tak dało się, ale czy udałoby się wtedy osiągnąć ten efekt, który pokazano niejako wykurzenia dotychczasowych pracowników telewizji polskiej, bo w zasadzie cała ta awantura jest wokół telewizji, w Polskim Radiu to przejęcie było dużo łatwiejsze. W papie też było łatwiejsze. To wydaje mi się, że politycznie zdecydowano się na wariant, który można by określić wariantem quasi-siłowym. Zanim zapytam o zdanie redaktora Frąckiewicza i Marcina Samsela, to jak w kwestiach prawnych do przejęcia TVP podchodzi Klub Jagielloński, więc Tomek, proszę cię o głos. Znaczy w sensie jakby też nie chcę sobie usurpować głosu każdej osoby z Klubu Jagiellońskiego, bo to nie jest tak, że mam jakieś formalne stanowisko jako stowarzyszenie, więc bardziej myślę, że w swoim imieniu tutaj będę mówił. No bo co do tego, że telewizja wyglądała jak wyglądała, to myślę, że wielkiego sporu
poza bardzo grąską grupą osób, która tam pracowała i czysto partyjnie zaangażowanych nie będzie. Natomiast jak chodzi o tutaj aspekty prawne, no to tutaj ja się absolutnie zgadzam z przedmówcami. Natomiast tutaj ja dodaję jeszcze kilka kwestii. No bo oczywiście tutaj strona rządowa powołuje się na tą kwestię, że ustawa o Radzie Mediów Narodowych nie obowiązuje, bo jest niekonstytucyjna. Jeżeli chodzi o samą ocenę konstytucyjności, to ja się w zasadzie tutaj zgodzę. Ja uważam, że Rada Mediów Narodowych jest absolutnie niekonstytucyjna. Natomiast w momencie, kiedy oni powołują się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no to tutaj już mam spore zastrzeżenia, no bo ten wyrok nie dotyczył Rady Mediów Narodowych, tylko dotyczył obsadzania właśnie przez ministra. Co prawda nie ministra kultury, a ministra skarbu, ale to po prostu inaczej było TVP wtedy prawnie do innego ministerstwa własnościowo przypisane. Inny minister po prostu za tą własność odpowiadał. Ale nawet gdyby się zgodzić, że nie mamy Trybunału, nawet gdyby przyjąć te argumenty, w związku z tym stosując jakby wykładnię z tego wyroku, że nie możemy uznać Rady Mediów Narodowych, bo ona jest przecież niekonstytucyjna, to nawet gdyby przyjmując, że można to zrobić bez wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no to przecież cała ta argumentacja, która była w tamtym wyroku odnośnie tego, że minister nie może bez Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyznaczać władz TVP, no to ona ma zastosowanie jak najbardziej również do artykułu 164 Kodeksu Spółek Handlowych, który pozwala jakby tam własnościowo wyznaczać, ale oczywiście jakby w tym wypadku w TVP jakby dalej ta norma byłaby naruszona. Ale idąc nawet dalej, nawet gdyby się zgodzić, że Rada Mediów Narodowych nie istnieje i nie ma prawnych uprawnień, na ustawa jednak obowiązuje, nie została nigdy uchylona. I nawet gdyby uznać, że można ją uznać za nieważną, bo niekonstytucyjna, a Trybunał nie działa. I nawet gdyby uznać, mimo tego, że te normy mają zastosowanie również do tego artykułu z kodeksu spółek handlowych, i nawet gdyby uznać, że możemy sobie arbitralnie wyznać, że uznajemy kodeks spółek handlowych w zastosowaniu do TVP, a nie uznajemy ustawy o Radzie Mediów Narodowych, to dalej nie wszystkie wymogi, które mamy w prawie spółek handlowych, zostały spełnione. No bo zgodnie ze statutem spółki walne zgromadzenie akcjonariuszy, to jest w sumie bez znaczenia, że tam jest jedna osoba, że jest tylko minister, powinno być odpowiednio wcześniej ogłoszone. Jest w statucie TVP to zapisane. Powinno być odbyć się w siedzibie. Rada Mediów Narodowych powinna mieć prawo w tym uczestniczyć. Więc tam dalej są nawet na gruncie prawa spółek handlowych powody, żeby ewentualnie to podważać. No i też ja zauważyłbym, że jeszcze nie wiemy tak na 100%, czy to się udało. Bo oczywiście fizycznie w tej chwili kontrolę nad nadawaniem ma strona rządowa. Ale no pytanie, czy te zmiany w KRS-ie zostaną zarejestrowane. I pytanie, czy na drodze sądowej co dalej zostanie postanowione. Bo ja tutaj nie mam takiej absolutnej pewności, że na pewno... Znaczy, wydaje mi się, że to zostanie przyjęte w KRS-ie, bo tak samo jak poprzednie zmiany też były wątpliwości, zostały przyjęte. Wydaje mi się, że w KRS zostaną wpisane. Ale gdyby nie zostały wpisane, to pytanie wtedy, co dalej i czy obecna strona rządowa zdecyduje się nadawać pomimo tego, że sądy stwierdziłyby, że nie są we władzach TVP, że władze w TVP zachowują dalej, że zachowuje poprzedni prezes, chociaż on przyjął tak naprawdę dymisję, więc to też w pewien sposób oczywiście komplikuje sytuację, no ale są jeszcze przecież inni prezesi, nie tylko prezes TVP, którzy mogą to podnosić prawnie i mogą tutaj się procesować. Ja też jeszcze... Z tego co wiem, Tomasz, to ta informacja, wyprowadźcie mnie panowie z błędu, ale chyba o tych dymisjach to została w końcu zdementowana. Czyli żaden z prezesów i dyrektorów żadnych tak naprawdę papierów jeszcze nie podpisał. Okej, w porządku, to ja tej informacji nie widziałem. Ja widziałem informację o tym, że prezes przyjął. Tak, bo taka się pojawiła, tak. Potem ją zdementowali. Tak, to ja tego dementi nie widziałem. Jeżeli tak, no to on też oczywiście będzie tutaj. Zresztą jakby on też jak w takim razie ma tutaj drogę prawną. A co do możliwych innych, no to oczywiście odwołanie pana Czabańskiego to była jedna z opcji faktycznie. To postawienie w stan likwidacji, ono jest problematyczne o tyle, że tak naprawdę te same zarzuty o niekonstytucyjność można by tu stosować co do Rady Mediów Narodowych, ale znowu mamy podstawę ustawową, ustawa nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, więc też uważam, że to byłoby mniej kontrowersyjne. I generalnie jakby no, nie byłoby to na pewno obniżenie dotychczasowego standardu, co najwyżej utrzymanie niskiego standardu prawnego.
Natomiast ja zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz. Bo wszyscy oczywiście mówią, że prezydent by zawetował oczywiście zmiany, likwidację Rady Mediów Narodowych, no ale przecież postulatem było przywrócenie stanu praworządności, a zgodnie z argumentami podnoszonymi przez wówczas jeszcze stronę opozycyjną, a przez obecny rząd, te decyzje powinna podejmować Krajowa Radia, Radiofonii i Telewizji. Ja wcale nie jestem przekonany, że gdyby przyjąć taką ustawę, to prezydent by ją zawetował. No bo po pierwsze prezydent pokazuje, że nie będzie wetował wszystkiego. A powód, dla którego nie zostanie przyjęta taka ustawa, jest inny. W Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji legalnie większość ma strona opozycyjna, strona PiSu. W związku z czym można by było przywrócić stan praworządności, ale on powodowałby, że dalej w TVP PiS miałby kontrolę. No i wydaje mi się, że ze względów politycznych na tą ścieżkę się nie zdecydowano, a nie ze względów prawnych, tak jak to jest wskazywane na prezydenta. No, Jarosław Kaczyński dziś głośno wręcz powiedział o bierności Andrzeja Dudy. A jak według, według mnie niesłusznie. Według mnie niesłusznie, bo wczoraj było stanowisko prezydenta Dudy, dzisiaj było stanowisko prezydenta Dudy, więc wydaje mi się, że albo prezes Kaczyński nie wiedział, co prezydent Duda, jakie stanowisko zajmuje, albo po prostu chciał w niego uderzyć, bo no, wiemy nie od dziś, że panowie za sobą nie przepadają. A jak do całego zamieszania podchodzisz ty, Rafał? Znaczy, zgadzam się z Patrykiem, że i z Tomkiem też równocześnie, że można było usunąć pana Czabańskiego i przejąć to na czysto. Z tego, co się dziś się dowiadywałem, ta opcja była brana pod uwagę jeszcze dzisiaj rano, ale ponoć, to jest nieoficjalne. Pan Sienkiewicz wybrał opcję hardkorową, jak to określono, i później jak Tusk się zorientował, że dzieje się, co się dzieje, no ponoć było już za późno, żeby cokolwiek innego mówić teraz o Czabańskim i stwierdzono, że przyklepią to, co wymyślił Sienkiewicz. To jest stary taki medialny sposób Tuska, który się zawsze kryje przed swoimi decyzjami w podobny sposób, więc być może tak było, być może tak nie było. Co do Rady i Rady w Mediów Narodowych Niekonstytucyjne, przypominam, że była opozycja totalna, dzisiejsi rządzący brali udział w tej Radzie Mediów Narodowych, w związku z tym no, potwierdzili de facto, że jest ona legalna. To był Juliusz Braun i pan Kwiatkowski. Oni brali udział w działaniach Rady Mediów Narodowych. Czy to jest legalne? Już się prawnie wypowiedział. Czy może być legalne? No, tak jak przed chwilą Tomek powiedział, kiedy zostaje to zatwierdzone przez referendarza, który jak słyszałem od rana został już jeden wymieniony, bo nie chciał się podpisać pod dokumentami, no stanie się to legalne tak naprawdę. Styl, w jaki to zostało zrobione, jest dość przerażający, bo powiem szczerze, że jeżeli z tak grubą rybą jak z TVP nowa władza pozwala sobie na tak gruby numer, to ja bym się obawiał na miejscu mediów prywatnych, czy czasem w chwili, kiedy no, na przykład wpadną na pomysł bycia w opozycji do nowego rządu, to jest oczywiście mało realne, ale gdyby wpadli na taki pomysł, mogą mieć kłopoty, mimo że są spółkami prywatnymi. Obawiam się o przyszłość internetów, przekazów youtuberów, ludzi, którzy korzystają tylko właśnie z internetu do generowania i przekazywania informacji, bo jeżeli z podobną determinacją nowy rząd podejdzie do nowych przepisów unijnych, które są planowane od przynajmniej pół roku, o tym jest głośno, czyli likwidacji wszystkich niezależnych źródeł informacji z internetu, no to być może się obudzimy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego z TVN-em, z Neo-TVN-em, czyli z TVP, no i z Polsatem, który jak zwykle będzie szedł środkiem, nie zaczepiając nikogo. Sytuacja groźna, kuriozalna. Rozumiem, że o tym, co się będzie dalej działo w TVP, będzie rozmawiać w dalszej części. Ja przed chwilą oglądałem TV Republikę, Telewizję Republikę, w której na żywo transmitowano tylko u nich materiał ze studiów TVP. No i tu rodzi się kwestia prawna w drugą stronę, bo ja nie wiem, czy dziennikarze TVP typu Michał Rachoń, tam jeszcze było kilka innych dużych nazwisk, zdają sobie sprawę, podejrzewam, że zdają sobie sprawę, że udostępniając sygnał konkurencyjny telewizji, nawet tak małej jak TV Republika, no łamią prawo, tak? Jeżeli prawnik zajmujący się przejmowaniem TVP, z tego co wiem, jest jednym z najlepszych polskich prawników, tylko akurat nie siedzi w mediach zbyt mocno, to jest jego słaby punkt, ale jeżeli wychwycą to, że Michał Rachoń i jego koledzy no, złamali warunki umów podpisanych z TVP, no to może skończyć nie tylko na
natychmiastowym zwolnieniu z pracy, co jak widzimy na ekranach wcale nie musi skutkować zniknięciem tych dziennikarzy z ekranu. Na pewno pieniądze, które dostają pracownicy zwalniani, też go ominą. No i inne reperkusje finansowe też będą mi dotyczyły. Także tu obie strony w tej chwili łamią prawo na potęgę. Jestem przerażony tym, że w państwie naszym zapanował już taki chaos prawny, polityczny, kulturowy, że tego typu sytuacje nikogo w sumie nie wzruszają tak naprawdę, bo jeżeli patrzę po dziennikarzach mainstreamowych, to większość się cieszą. Oczywiście dzisiejsi opozycyjni, czyli pisowcy dziennikarze psioczą, ale nikt chyba nie zwraca uwagi na to, że chyba nie mamy państwa, bo w chwili, kiedy takie numery mogą być legalnie przeprowadzane, no to ja niepokoję się o przeszłość. Marcin, to pytanie do ciebie. No, nie jest wielką tajemnicą, delikatnie mówiąc, że byłeś wielkim zwolennikiem jak najszybszych zmian w TVP, ale interesuje mnie i może mi odpowiesz na to pytanie jedna kwestia, no bo skoro od wczoraj mamy tak naprawdę w siedzibie TVP masę obrońców tej telewizji, czy w postaci aktywistów, czy polityków, to co sprawiło, że o tej 11 nagle znika sygnał nadawania właśnie TVP Info? No to akurat bardzo proste. Ten sygnał zniknął tylko i wyłącznie dlatego, że w tym reżimowej telewizji TVPiS pracowali pracownicy, którzy również nie zgadzali się z tą obecną władzą. I cieszę się, że to, co panowie mówią, opowiadają o praworządności i tak dalej, to jest mniej więcej tak samo, bawi mnie jak dzisiaj Marek Suski latający z egzemplarzem konstytucji po Sejmie i pani marszałek Witek skarżąca się pani Jurowej na praworządność w Polsce. Jest to komiczny przeobrazek po 8 latach tej władzy. Ja tylko przypomnę panu, bo się rozwodzicie tutaj nad Radą Mediów Narodowych, że to właśnie ten twór, że po 89 roku jakoś radziliśmy sobie w tej młodej demokracji z wyborem prezesów TVP i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Rada Mediów Narodowych właśnie powstała tylko i wyłącznie po to, żeby te media przejąć. Więc najpierw, jak się bawicie w praworządność, a mówię to jako zwykły obywatel, bo to kompletnie dzisiaj jest nie moja bajka, jak się bawicie w praworządność, to zacznijcie od tego, co było 8 lat temu i od praworządnych decyzji. Więc skromne takie moje zdanie. Wiesz, Marcin, tylko mi chodzi o to, tylko wiesz, próbuję osobiście, dlatego też jesteśmy tu z różnymi opiniami na temat wszystkiego, co się działo przez ostatnie lata, tylko pytanie, czy podczas wprowadzania i głośno mówienia o nowej jakości dzisiaj Platforma nie wchodzi w buty PiS-u? O to mi chodzi. Nawet jeżeli Platforma wchodzi w buty PiS-u, to jeżeli właśnie prawnicy sobie usiądą, po pierwsze dzisiejsza decyzja, tak jak tutaj już pan Tomasz wspomniał, musi być jeszcze osądzona przez, zakładam, że nadal niezawisły sąd, chociaż przez 8 lat PiS próbował je niszczyć i ustawiać pod siebie i niszczyć tą trzecią władzę w Polsce, ale to właśnie KRS zdecyduje, czy ta decyzja dzisiaj była legalna, czy nie. Po drugie, stary zarząd ma możliwość zaskarżenia tego i od tego są, no, prawnicy mogą się spierać, mecenasi różnych opcji mogą się spierać, ale to na szczęście niezawisły sąd jeszcze wyda wyrok w tej sprawie, a odchodzący zarząd może oczywiście tą decyzję zaskarżyć. Z tego, co ja mojej skromnej wiedzy prawniczej wiem, bo takie są po prostu reguły praworządności, więc zobaczymy tak naprawdę, co się stanie. Po drugie, szanowni panowie, proszę zwrócić uwagę, że po 89 roku oczywiście każda władza przejmowała telewizję, tylko że my mówimy o telewizji, a nie telewizji partyjnej, szczującej takiego medium, jakie to było. PiS za 2 miliardy złotych publicznych pieniędzy zrobił sobie propagandową, siermiężną propagandę, tylko po to, żeby jakby ulukrować swoje tak naprawdę poczynania, niezależnie od tego, czy one były słuszne, czy niesłuszne, prawdziwe, nieprawdziwe, i zniszczyć tak naprawdę całą resztę opozycji. To było celem tego. To była zwykła propagandowa, reżimowa telewizja. Hitlerowiec Goebbels byłby dumny, bo też wiedział o tym, że żeby, no, wpoić
tak okrutny system jak faszyzm, to trzeba mieć też media, no to właśnie TVP to zrobił. Jeżeli ktoś na prawicy ma ochotę i ma prawicowe poglądy, to nie ma najmniejszego problemu. Cały czas w tym kraju jest Telewizja Republika, są też dofinansowane z pieniędzy publicznych media ojca Tadeusza Rydzyka, są ogólnodostępne, można oglądać, można się wypowiadać, jest wolność słowa, proszę bardzo. Telewizja publiczna miała być i ma być telewizją publiczną. I dopiero, panie Rafale, jak zobaczę, co się z tą telewizją z powrotem stało, ją, dzisiaj po 8 latach ją po raz pierwszy włączyłem, program informacyjny, bo do tej pory maksymalnie sport oglądałem w tym siermiężnym medium, to przez to medium między innymi zginął prezydent Adamowicz, to przez to medium właśnie ludzie dzisiaj w tej telewizji zachowują się tak, jak się zachowują w tej siedzibie i co krzyczą, to pan sobie może posłuchać. Więc to tak mniej więcej wygląda. Natomiast kto ma ochotę, proszę bardzo. Są miliardy, które ma różne fundacje, fundacyjki, stowarzyszenia. Można sobie wystąpić o kolejną koncesję, można za nią zapłacić, można sobie otworzyć jakiekolwiek medium. Ale telewizja publiczna ma być telewizją publiczną. Więc panie Rafale, spotkajmy się za jakiś czas, jak nastąpią zmiany i wtedy będziemy dyskutować, czy ta telewizja jest faktycznie publiczną, a ja najwyżej odszczekam to, co dzisiaj powiedziałem. Tu widziałem, zgłaszam się adwocem, Tomek. Jestem jedynym Rafałem, czyli to było do mnie kierowanie, nie mam pojęcia dlaczego, ale okej. Okay, to zaraz Rafał, tobie oddam głos, ale Tomek był pierwszy, bo podnosił rękę, więc tak, Tomek tak, tobie. Tak, znaczy jakby co do tej kwestii, że Radia Mediów Narodowych była utworzona tylko i wyłącznie po to, żeby przejąć telewizję, i to w sposób taki, żeby obejść konstytucyjny wymóg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zawsze miała te kompetencje, a wcześniej jeszcze próbowano bezpośrednio przez ministra, co Trybunał Konstytucyjny odrzucił, to jest jakby absolutnie pełna zgoda. Co do tego, że to była partyjna propaganda, też absolutnie pełna zgoda. Ja bym tu jakby powiedział, że no jakby oczywiście to była największa, najgorsza. Mówimy o Trybunale Konstytucyjnym. Przepraszam, panie Tomaszu, jeszcze mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, który nie jest Trybunałem, jest Trybunałem Julii Przyłębskiej, która zresztą ale już nie powinna być prezesem tego Trybunału. O wyroku z grudnia 2015 roku, kiedy prezesem był jeszcze pan Rzepliński. I on wtedy odrzucił jakby, znaczy on wtedy orzekł, że niezgodne z konstytucją jest powoływanie władz TVP przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych z pominięciem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I później, żeby, ponieważ Trybunał orzekł, że to jest niezgodne, to wtedy w 2016 roku, pół roku później, powołano Radę Mediów Narodowych, żeby to ona niejako dublowała kompetencje, które do tej pory miała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I absolutnie ja się zgadzam, że to było niekonstytucyjne, no ale nie mieliśmy orzeczenia uchylającego. Ja absolutnie się zgadzam z tym, że tylko i wyłącznie po to było zrobione, żeby ją przejąć. I się zgadzam, że ja bym powiedział, że jakby partyjna, bo to nie zawsze było tak, że od razu telewizja była przejmowana, czasami to różnie wyglądało, nie zawsze od razu i to z różnym natężeniem było przejmowane, ale po prostu to było absolutnie najgorsze. Tylko jakby to, że telewizja została przyjęta w sposób niepraworządny, pod czym ja się podpisuję, dla mnie nie usprawiedliwia także niepraworządnego kolejnego przejęcia. I też zwróciłbym uwagę, że jakby ten poziom po prostu też takiej bezczelności w łamaniu procedur, on eskaluje. Bo wcześniej przynajmniej była jakaś ustawa. I jasne, ustawa nie powinna naruszać konstytucji, no ale teraz nawet ustawy nie mamy. Teraz mamy po prostu... Okej, okay, ale proszę, zgodzi się pan ze mną, że od tego jest teraz niezawisły sąd. Można iść z tym do sądu. To znaczy, prawdę mówiąc, jakby w prawie korporacyjnym ja aż tak bardzo nie siedzę, bardziej ustrojowym, a to teraz... Bo Marcin poruszył ważną kwestię. Ja bym tu się przez chwilę zwrócił do Bartosza. Okay. Bartosz, jakie teraz narzędzia ma opozycja, takie prawne? Czy my będziemy mogli teraz obserwować, nie wiem, ciągnący się przez miesiące jakiś proces w związku z decyzjami dzisiaj podjętymi przez koalicję rządzącą? Znaczy pytanie jest następujące. W przypadku uchwał jedynego akcjonariusza oczywiście te uchwały można zaskarżyć jako i wskazać, że są one na przykład sprzeczne z prawem. W mojej ocenie no tutaj jakby sprawa jest jasna. Oczywiście rozumiem tutaj pana Marcina
jego zarzuty dotyczące jakby przejęcia telewizji poprzez ustawę o Radzie Mediów Narodowych, ale zgodzę się z panem Tomaszem absolutnie. Mieliśmy do czynienia z ustawą uchwaloną w odpowiedniej procedurze podpisanej przez prezydenta. Ta uchwała nie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie nie rozpoznawał żadnego wniosku i mamy pewien mechanizm kontroli konstytucyjności tego prawa. Ja tylko przypomnę, że orzeczenie 2016 roku dotyczące ustawy, zmiany ustawy o radiofonii i telewizji zapadło jednogłośnie w składzie pięcioosobowym, między innymi z panem sędzią Zubikiem, z panem sędzią Rzeplińskim, więc trudno zarzucić, że ich wypowiedź ma tutaj charakter upolityczniony. Natomiast w tej sprawie, w momencie kiedy członkowie zarządu, no teraz mamy taki pewien klincz prawny, dlatego że członkowie zarządu czy rad nadzorczych Telewizji Polskiej, którzy złożyliby, zaskarżyliby tą uchwałę, uchwałę do sądu, de facto niejako troszeczkę zalegitymizowaliby akt podjęty przez właściciela, tak, czyli przez ustawę, przepraszam, Skarb Państwa, czy w tym wypadku ministra, który reprezentuje Skarb Państwa. No i jest tutaj tego typu problem. Oczywiście w mojej ocenie dość duże szanse ma aktualny zarząd, członkowie zarządu, którzy zostali wedle twierdzenia ministra odwołani skutecznie do tego, żeby taką sprawę w sądzie wygrać. Oczywiście ta sprawa trafiłaby do sądu ewentualnie powszechnego, no ale ja powiem tak, rozumiem stanowisko prezentowane przez pana Marcina, że kwestia dotycząca zmian prawnych może się nie podobać, ale to jednak było w ramach pewnego porządku konstytucyjnego, to znaczy była ustawa, to prawo obowiązuje dalej, jest zasada domniemania konstytucyjności. Prawo nam się może podobać albo może nam się nie podobać, natomiast wejście siłowe, czyli rozwiązanie de facto w gruncie rzeczy niczym nie różniące się od działania totalnie bezprawnego. W gruncie rzeczy minister nie musiał żadnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwoływać, mógł wydać decyzję, nie wiem, innego rodzaju akt i powiedzieć, albo w ogóle wydać polecenie przy pomocy ministra spraw wewnętrznych o tym i komendanta, żeby policja miała tam wejść i rozpędzić organy spółki. No, nie do końca wydaje mi się, żeby to było to po prostu do obrony pod względem prawnym. Jeżeli nie podobają nam się przepisy, można je zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak mimo wszystko jestem daleki od tezy, żeby różnicować Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłańskiej od Trybunału Konstytucyjnego z prostej przyczyny. Ja pamiętam, jak członkiem Trybunału Konstytucyjnego został między innymi Marek Kotlinowski, były poseł Ligi Polskich Rodzin i też było szereg zarzutów, że to jest w ogóle wybór nieprawidłowy, nam się osoba konkretna nie podoba. Zdaję sobie sprawę z tych zastrzeżeń, które dotyczą kwestii prawnych dotyczących powołań, no tym niemniej jednak jest to Trybunał Konstytucyjny w rozumieniu, nie mamy innego organu w tym momencie, tak? I ja stoję jednak na stanowisku, że należy korzystać z tych furtek. Mogła grupa posłów opozycyjnych złożyć stosowny wniosek o zbadanie konstytucyjności prawa. No mamy tutaj jeszcze sytuację o tyle, to proszę pamiętać, bo to jest bardzo ważne, my o tym dzisiaj nie mówiliśmy, ale Trybunał Konstytucyjny jednak postanowienie o zabezpieczeniu wydał w tej sprawie na wniosek. I teraz jeżeli mówimy w ten sposób, że my w ogóle pomijamy wątek dotyczący zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego, ja tylko przypominam, że pierwszy raz w historii Trybunał Konstytucyjny zastosował zabezpieczenie na podstawie artykułu 755 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym za kadencji pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. I to musimy mieć też na uwadze, że jednak mamy jeszcze orzeczenie zabezpieczające Trybunał. Panowie, wiem, że komentujemy tą sprawę na gorąco. Mam nadzieję, że za kilka tygodni porozmawiamy tak naprawdę o sytuacji, która się nieco unormuje, ale głos oddaję Patrykowi. Zgłaszał się pierwszy, zaraz po nim Tomek. Panowie, bo ja mam apel o to, żebyśmy uporządkowali pewne kwestie. To znaczy, w grudniu 2015 roku
Jarosław Kaczyński i jego ekipa postanawiają przejąć, mówiąc wprost, media publiczne na chama. Totalnie na chama. Wymyślają rozwiązanie, że tak jak wówczas powinna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji się w to zaangażować, no to oni tam większości nie mają, więc zdecyduje siła polityczna. Wymyślają, że tą siłą polityczną będzie minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, czyli ówczesny minister skarbu. Przyjmują taką ustawę, tak zwaną małą ustawę medialną. Ówczesny minister skarbu Dawid Jackiewicz dzwoni do prezesa TVP Janusza Daszczyńskiego, żeby mu powiedzieć, że przyjedzie za pół godziny nowy prezes telewizji publicznej Jacek Kurski. Daszczyński postanawia nie bić się na parkingu, nie zaspawać się. Wie, że to nie da żadnego efektu. Na tyle pokojowo, na ile się da, przekazuje klucze do gabinetu Kurskiemu, mimo że się z tym Kurskim, Jackiewiczem i PiS-em nie zgadza. I w ten oto sposób PiS na chama wchodzi do TVP, tak samo na chama wchodzą do Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Na szczęście w Polsce są rzetelni urzędnicy państwowi i jest niejaki rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. I Adam Bodnar mówi, tak nie wolno, nie może być tak, żeby polityk odwoływał i powoływał menedżerów mediów publicznych. Składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny w grudniu 2016 roku w składzie niebudzącym jakichkolwiek wątpliwości przewodniczy Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą jest Marek Zubik, mówi, nie wolno było tak robić. W międzyczasie, po złożeniu wniosku przez Bodnara, a jeszcze przed wyrokiem, PiS mówi, no dobrze, dajcie spokój, było, minęło, powołujemy Radę Mediów Narodowych. Trybunał Konstytucyjny mówi jedno. My nie zajmujemy się w tym momencie Radą Mediów Narodowych, choć dajemy wskazówkę też, że chyba też ta Rada Mediów Narodowych nie powinna nikogo powoływać i wskazywać. Natomiast no nie mógł się Trybunał zająć, bo nie tego dotyczył wniosek. I mamy taką rzeczywistość i PiS przez kolejne lata powinien przyjąć ustawę albo ograniczającą rolę Rady Mediów Narodowych, albo ją w ogóle kasującą. Dlaczego PiS tego nie robił? Wiemy, powiedział to Marcin, bo była jedna wielka, nachalna, toporna propaganda. I wydaje mi się, że większość osób, które jest w stanie rzetelnie spojrzeć na to, co się działo w tak zwanych mediach publicznych, przyzna, że to było nie do wytrzymania. Zupełna propaganda. I zmienia się władza. I minister, tym razem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mówiący, że polityk nie może wymieniać władz mediów publicznych, mówi, wymieniam władzę mediów publicznych. I gdzieś tam w tle dopowiada dwie kwestie. Jedna, no ja nie jestem ministrem do spraw Skarbu Państwa, tylko ja jestem ministrem kultury, więc to nie mnie dotyczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego, co jest oczywistym absurdem. I druga kwestia, która gdzieś się pojawia, mówi, ja stosuję przepisy kodeksu spółek handlowych. Tutaj drobna uwaga do Tomka, bo Tomek powiedział, że trzeba było z wyprzedzeniem zwołać walne. Akurat tutaj nie trzeba było artykuł 405 kodeksu spółek handlowych. Tak się złożyło, że Bartłomiej Sienkiewicz, siedząc sam ze sobą w gabinecie, reprezentuje ogół akcjonariatu mediów publicznych. I on wtedy nie musi z wyprzedzeniem sam siebie informować, że się ze sobą spotka. Podjął taką decyzję. Kłopot polega na tym, że jeżeli uznajemy, że Trybunał Konstytucyjny z Rzeplińskim i Zubikiem cokolwiek dla nas znaczą, to Bartłomiej Sienkiewicz postąpił niekonstytucyjnie. Jeżeli dodatkowo uważamy, że Adam Bodnar w 2016 miał rację, mówiąc, że polityk nie może decydować za Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o tym, kto będzie we władzach
mediów publicznych, to ja mam pytanie w 2023 roku, jaki pogląd ma minister sprawiedliwości Adam Bodnar na te kwestie? Mam nadzieję, że ma identyczny, jaki miał w 2016 roku. I na koniec, bo ktoś powie, broni TVP i tego, co tam się działo. W ogóle nie bronię. Moim zdaniem to było nieakceptowalne i w ogóle nie płaczę nad losem osób, które w tym TVP pracowały. Moim zdaniem większość tych osób to nie byli dziennikarze. Mówię większość, dlatego, bo tam zostało wielu uczciwych dziennikarzy w redakcjach branżowych, odpowiedzialnych za kulturę, zdrowie. Byli przyzwoici, normalni dziennikarze, którzy nie byli na świeczniku. Natomiast ci, którzy byli na świeczniku, moim zdaniem, każdy może mieć własne, to nie byli dziennikarze, tylko to byli propagandziści. Tylko moje oczekiwanie od władzy, która szła z hasłem, że nie ma zgody na to bezprawie, które nam zgotowało Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i ta cała ekipa, to ja od takich ludzi, którzy tak mówili, oczekuję więcej, a nie oczekuję dokładnie wejścia w te same buty. I tylko o to mi chodzi. Nie będę płakał nad Samuelem Pereirą i innymi. Dobrze się dzieje, że ich nie będzie. Natomiast jeżeli ktoś mi zada pytanie, czy legalnie Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władzę mediów publicznych, to ja nie mogę powiedzieć, że odwołał legalnie, bo mi się nie podobała propaganda zapisu. Nie. Odwołał nielegalnie. Tomek, ty chciałeś zabrać głos, więc oddaję tobie mikrofon. Tak, jakby tutaj pod tym względem pełna zgoda. Też nie będę płakał po tym, co prezentowała Telewizja Polska. Tak naprawdę oglądałem ją zwykle głównie albo z obowiązków służbowych, albo z takiego obowiązku, że po prostu śledzę politykę i też trzeba wiedzieć, co ta strona nadaje w telewizji. No i też jakby pod tym względem pełna zgoda, wspaniale, że to się zmieni. I to, ten sam zarzut jakby, ja nie mam absolutnie pretensji do nowego rządu, że on wymienia TVP. Mam zarzut o to, jak to robi. Jeżeli chodzi o ten kodeks spółek handlowych, faktycznie może się tu mylę, bo jakby nie jestem ekspertem od prawa spółek handlowych i prawa korporacyjnego, więc mogę tu być w błędzie. Wydaje mi się, że jednak tam w statucie TVP były obowiązki odnośnie z powiadomienia innych uprawnionych podmiotów i że tam jakieś tak? No, to ja jednym zdaniem dosłownie odpowiem. Tak, ale ogólna regulacja, artykuł 405 kodeksu spółek handlowych pozwala na to, żeby Sienkiewicz postąpił tak, jak postąpił. Przynajmniej jeżeli chodzi o te podstawy z kodeksu spółek handlowych. I ostatnie zdanie dosłownie obiecuję, przepraszam, że tak przejmuję, bo mówiliśmy jeszcze o tym, że niezależny sąd to oceni. To my pamiętajmy o dwóch aspektach. To znaczy ten niezależny sąd w postaci sądu rejestrowego, to on nie będzie analizował, jaki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny, tylko on najprawdopodobniej przeanalizuje, czy pieczątka została dobrze postawiona na właściwym formularzu. To, jak ta kwestia powinna legalnie wyglądać, być może przeanalizuje sąd i usłyszymy prawomocny wyrok za 3 lata, może 5 lat. Nie zmienia to faktu, że przez te 3 lata czy 5 lat będą już rządzili w TVP ci menedżerowie, których wskazał Bartłomiej Sienkiewicz. Przepraszam, tylko wejdę w słowo. No, chyba że osoby, które zostały odwołane, złożą wniosek o zabezpieczenie i sąd w trybie zabezpieczenia stwierdzi na czas trwania postępowania, że dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej czy Zarządu mogą w niej zostać i wtedy mamy sytuację jasną. Tak, znaczy, i wtedy będziecie mieli nowe tą swoją praworządność. Dokładnie o to chodzi. No, to, tak. Ja tylko zaznaczę jedno. Panie Bartoszu, mecenas Wende ma kompletnie inne zdanie do pana i twierdzi, że dzisiejsze zmiany były całkowicie legalne i podaje nawet tam to przepisy prawne. Dzisiaj wielu prawników broni tak naprawdę tej decyzji, twierdząc, że dokumenty, które
No, wypisał pan Sienkiewicze, które zostały przyjęte. Zresztą są zgodne z prawem. Mało tego, zaznaczmy, obecny prezes telewizji, odchodzący prezes telewizji, wcale nie był jakoś skłonny, przynajmniej w tym, co pokazywały kamery zarówno TV PiS-u, jak i TVN-u na przykład, czy innych dziennikarzy, do tego, żeby tak naprawdę dzisiaj nie ustąpić. Nastąpiła zwykła polityczna chucpa, tak naprawdę klakierów, którzy stali tak naprawdę za nim, paru posłów i paru dziennikarzy z TVP, z TV PiS, którzy jakby bronili siedziby swoich mediów, natomiast tak naprawdę ten prezes w ogóle nie zabrał zdania i był gotów jednak w cywilizowany sposób opuścić to miejsce. Więc jeżeli to jest niezgodne z prawem, cieszę się bardzo, że są mecenasi, którzy polemizują z sobą, jedni twierdzą, że tak, drudzy nie, dlatego ja wierzę w praworządność jako zwykły obywatel i nadal w niezawisłe sądy, więc niech one rozstrzygają. Proszę bardzo. Panowie, zanim jeszcze ocenimy to, jak wyglądało i jak może wyglądać TVP, ja mam tylko, i to jest moja prywatna opinia, takie spostrzeżenie, że w ten sposób, który dzisiaj obserwujemy, gdybyśmy go obserwowali choćby za 4 lata, w podobny sposób PiS wraca do władzy i podchodzi ponownie do mediów publicznych, to myślę, żeby larum było podobne w drugą stronę. I tutaj przychylę się do pewnej wypowiedzi, która dzisiaj padła z ust redaktor Gozdyry. Nie zawsze się z nią zgadzam, ale dzisiaj powiedziała jedno zdanie podczas wywiadu w okolicach godziny 16, że liczę oczywiście na to, że w TVP pojawią się profesjonaliści, którzy doprowadzą do takiego stanu rzeczy, że TVP nie będzie tubą propagandową, ale z tego, co obserwuję, ma wrażenie, i obym się mylił, że jeden kaganiec partyjny może być zastąpiony drugim. Rafał, jak ty do tego podchodzisz? Znaczy, to absolutnie jest krystaliczna prawda. Tak, ja tutaj słyszałem niestety jakieś urągania w stosunku do TVP. TVP robiło to, co robiło w sposób siermiężny. Ja o tym mówiłem od 2015 roku, kiedy zaczęła się dobra zmiana, że to idzie w złym kierunku. Pamiętam pierwsze spotkanie w Polsacie po tym, jak zmieniły się władze w TVP. Moim współrozmówcą była wtedy Liza Michali, która na dzień dobry mówiła, że to się źle skończy. No miała rację, to chociaż to były bardziej przypuszczenia wtedy i niechęć osobista do różnych ludzi. Ja sądziłem, że skoro Jacek Kurski, niezależnie od kim już wtedy był Jacek Kurski, ma za sobą doświadczenia z czasów Pampersów, kiedy z panem Semką i resztą robili naprawdę fajną telewizję, że otrząśnie się, czy jakby myślał, że ten blok prawicowy pisowski po zwycięstwie 2015 roku zacznie działać pozytywnie i pozytywistycznie, tak? No myliłem się bardzo i to, co później się działo, było jedną wielką tragedią. Tam z miesiąca na miesiąc odchodzili ludzie, którzy nie pasowali do całości układanki. Tak, TVP to była siermiężna propaganda, przy której propaganda stanu wojennego włuszczała profesjonalizmem. Tyle, że ja nie widzę większej różnicy między TVP a TVN. To są dwie takie same szczujnie, jak zostało tutaj określone, tylko że żyjące w dwóch różnych kierunkach. To jest moja opinia. Czy zmieni się na pozytywnie telewizja? Nie wiem, czy tutaj kogoś zaskoczę, ale jestem zaskoczony nominacjami, tak? Bo szef informacji nowy to jest człowiek uczciwy i profesjonalny, intelektualnie uczciwy, to jest istotne. Nowy szef mianowany TVP, o ile się utrzymał to nazwisko, też jest człowiekiem uczciwym intelektualnie. Przypomnę, że to on przed wyborami w 2015 roku systematycznie informował opinię publiczną o aferze podsłuchowej, publikując nagrania mówiące o tym, o czym rozmawiali politycy PO. No i to ja mam tak się zastanawiam, co tu się wydarzyło, bo w chwili, kiedy Platforma stawia na ludzi, którzy są profesjonalistami, potrafiącymi robić fajną telewizję, wskazywać by to mogło na to, że ma ochotę Platforma i pan Tusk zrobić to, czego ja się spodziewałem po PiS-ie w 2015 roku. Można by się spodziewać. Tyle, że ja nie wierzę w to, że to się utrzyma. Z informacji, do których dzisiaj dotarłem w rozmowach z ludźmi związanymi z obozem dzisiaj rządzącym, dowiedziałem się, że te osoby zostały mianowane na prośbę osobistą pana Trzaskowskiego.
który na panu Tusku no, wymógł, żeby ci ludzie zostali mianowani na stanowiska, które zostali mianowani. Bardzo bym chciał, naprawdę bardzo bym chciał, to mówiłem w ostatnim moim programie sobotnim na polityko.tv. Ja bym chciał opisywać Polskę jako kraj, w którym dzieją się fajne rzeczy, idą fajne zmiany, dobre, nasz kraj rośnie w siłę, zmieniają się nastroje społeczne z takich, jak byliśmy tutaj świadkami przed chwilą, żądnych krwi na nastroje, w których można normalnie funkcjonować i dyskutować. Chciałbym tego. Te dwie nominacje wskazują, że jest to możliwe, tylko ja osobiście nie wierzę, że tak się stanie i myślę, że będziemy mieli w tą samą szczujnię tak naprawdę za chwilę, tylko że w drugą stronę, tak jak TVP pod rządami w PiS-u atakowało w sposób absurdalnie głupi wszystkich po prostu, którzy się nie zgadzali, bo nie wiem, czy tutaj jest ta wiedza, nie wiem, powszechna, że TVP zaczęło nawet atakować swoich zwolenników, którzy się nie zgadzali poszczególnymi pomysłami pana Kaczyńskiego. Mówi tutaj o piątce dla zwierząt, mówi o polityce covidowej, mówi o wojnie na Ukrainie. Ludzie, którzy uczestniczyli w wyborze PiS-u w 2015 roku, w roku 2020 już nie byli zapraszani do TVP rządzonego przez ludzi pana Kaczyńskiego i byli traktowani o wiele bardziej brutalnie niż opozycja. Czy to się zmieni, tak jak powiedziałem, chciałbym, ale jakoś nie za bardzo potrafię zaufać w ten scenariusz. Rozumiem, ad vocem Marcin. Jest tylko jedna mała różnica, panie Rafale. TVN. Po pierwsze, pan jest wolnym człowiekiem. Pan nie musi włączać TVN. Nie ma takiego obowiązku. Pan nie musi oglądać. To jest raz. Jestem wolnym człowiekiem, nie włączam ani TVN, ani TVP. Czasem włączam Polsat. Ale różnica między TVP, telewizją publiczną i szczujnią, którą stworzył PiS, a TVN-em jest dokładnie taka, że TVN robi to za swoje prywatne pieniądze. A TVPiS utrzymywany był za publiczne miliardy złotych na użytek jednej partii. Okay? Różnica polega na tym, że to, co... Szczerze, jeżeli mogę przerwać, bo to pan będzie mówił, a ja po prostu powiem, żeby zamknąć w ten sposób myślenia. Jak dla mnie nie ma żadnej różnicy, kto kogo sponsoruje, bo w tej chwili pojawi się ktoś z PiS-u i powie, że TVN był sponsorowany przez zagraniczne pieniądze. Mniejsza z tym, obie te stacje... Ale pan widzi różnicę między prywatnymi pieniędzmi a publicznymi pieniędzmi? Bo to jest zasadnicza różnica. 2 miliardy publicznych pieniędzy nie są pieniądze jakiegoś amerykańskiego kapitału TVN-u. Znaczy określanie kogoś mianem szczuj nie jest takie nieeleganckie, niestetyczne, tutaj mógłby ktoś panu wyciągnąć, że pan pracuje w Trójmiasto.pl, które chroni Układ Gdański. Ja tego nie robię, bo to nie jest miejsce dla tego. No błagam, wspomnimy ostatnią aferę z autobusami elektrycznymi, kiedy, no nieważne, nie jest tematem spotkania to, czy to jest szczujnia, czy nie. Nie jest tematem spotkania, kto finansuje, bo... No, umówmy się, kiedy prywatna amerykańska firma, która finansuje TVN, była zagrożona tym, że straci koncesję, to nie prywatna amerykańska firma naciskała na polski rząd, tylko rząd amerykański naciskał na polski rząd, żeby nie zabierał koncesji TVN-owi. Więc bajki o tym, że to jest jakaś prywatna firma, nie związana z żadnym rządem, polityką, no, zostawmy dla ludzi, którzy nie zdają się kompletnie na media. Ale ja w ogóle jak tym... Przepraszam, obie te stacje. TVN to zaczął i TVP sprzed czasów PiS-ów też to robiła. Systematycznie obie te stacje obniżają od ponad dekady poziom dyskursu publicznego w Polsce. Obie te stacje, niezależnie od tego, czy w TVP rządziło PO, czy rządził PiS, czy teraz znowu będzie rządziło PO, ta stacja w identyczny sposób jak TVN obniżali poziom dyskursu publicznego. I jeżeli to się nie zmieni, a to się nie zmieni, to cóż. Tylko wie pan, oglądalność stacji jest mierzona jej popularnością i tym, czy widzowie ją oglądają, a w związku z tym, czy są reklamodawcy, czy ona zarabia pieniądze. I znowu TVN robi to jako własny biznes, a TVP później jako TVPiS robił to za publiczne pieniądze.
z pana podatków, moich podatków i tak dalej, i tak dalej. Szczół zrobił swoją własną telewizję za publiczne pieniądze. Jest różnica. Patryk pisze na portalu, który jest przedsięwzięciem biznesowym. Jeżeli artykuły pokazywane w wirtualnej Polsce nie będą czytane, nie będzie reklamodawców, to tego portalu nie będzie. Albo będzie jakimś tam nieznikomym. To jest miarą mediów. Wolność ludzi jest miarą mediów i to kto ogląda. Więc czepianie... Pan ma pretensje, że ktoś ogląda TVN? No tak ogląda, bo tak ludzie wybrali. Znaczy, ja myślę, że Rafał myśli o systemie informacyjnym bardziej. Dokładnie, to pan ma pretensję, że ktoś ogląda TVP. Poza tym przed przejęciem władzy w TVP przez PiS, czyli przed 2015 roku, Platforma z pieniędzy publicznych, które tak pan wspomina, robiła dokładnie to samo, co PiS po przejęciu w TVP. I miał pan dokładnie taką samą siermiężną propagandę partyjną PO wtedy? Tak. Znaczy, Rafał, tu ja trochę ad vocem, bo ja mam wrażenie, że doskonale wiem, jak to wyglądało w ostatnich latach zarządów PiS, ten betonowy, drewniany. Tak, ja się zgodzę trochę z Marcinem, że jednak ten pluralizm, pomimo i tak wielu wpadek poprzedniej ekipy w TVP, bo pamiętamy to śpiewanie 100 lat itp., no ale jednak mieliśmy gości, programy Pośpieszalskiego, ale gwiazdy też mieli, przypominam te programy Tomasza Lisa, ale panowie, i tu może pytanie skieruję do Patryka. Patryk, jako dziennikarz, jaką widzisz receptę jednak, żebyśmy odeszli od tego podzielonego polskiego społeczeństwa, bo doszliśmy do takiego momentu, że dzielimy się na dwa obozy. Jedni, którzy bardzo chcą tego, żeby TVP przestała praktycznie istnieć, drudzy się bronią. Jak doprowadzić do takiego stanu rzeczy, żeby ta telewizja była naprawdę publiczna i głos każdy, czy z prawej, czy z lewej, był obecny na antenie? Jak uniknąć tego, żeby społeczeństwo nasze było tak podzielone, to gdybym wiedział, to chyba pokojową Nagrodę Nobla bym dostał. Natomiast jeżeli chodzi o TVP, to ja jestem dobrej myśli. Uważam, tak jak uważam, że sposób przejęcia TVP jest nielegalny, to tak uważam, że po pierwsze, i tu mam pewność, będzie dużo lepiej niż było w ostatnich latach, bo uważam, że wszelkie możliwe standardy dziennikarskie były podeptane w ostatnich latach i nie podzielam argumentu, że do 2015 roku było tak źle. Mam zastrzeżenia, ale moim zdaniem nie ma jakiegokolwiek porównania. Jeżeli i druga kwestia, moim zdaniem będzie lepiej z jednej prostej przyczyny, zwykłej kalkulacji politycznej. To znaczy tak jak PiS przez lata korzystał na tym, jak wyglądały media publiczne i TVP, to ja mam wrażenie, że w pewnym momencie się zapędzili i trafiali już wyłącznie do takiego elektoratu betonowego zupełnie, który i tak by głosował na TVP, na PiS, gdyby TVP wyglądało ciut inaczej, rzetelniej. Moim zdaniem nowi rządzący najzwyczajniej w świecie są inteligentniejsi, jeżeli chodzi o podejście do mediów. To znaczy oni wiedzą, że nachalna, chamska, czasami odczłowieczająca propaganda nie przyniesie im poparcia politycznego. I choćby z tego względu będzie inaczej. Moja wątpliwość, jaka dzisiaj była, zobaczyłem, że prezesem Polskiego Radia został były dyrektor gabinetu politycznego Bartłomieja Sienkiewicza. I się oburzyłem, tak wewnątrz siebie stwierdziłem, to ma być ta apolityczność. A potem zobaczyłem, jacy ludzie zaczynają być ściągani do Polskiego Radia na kierownicze stanowiska. I widzę, że to są dziennikarze. To, o czym mówił Rafał w kontekście TVP, gdy patrzymy na tych ludzi, to my nie powiemy, że to są ludzie zupełnie wyparani z poglądów politycznych, bo dziennikarze też mają swoje poglądy. Natomiast to są profesjonaliści i ludzie uczciwi. Gdy słyszałem plotki, kto miałby trafić do TVP czy Polskiego Radia, to byłem trochę zniesmaczony nazwiskami, które się pojawiały na tej giełdzie, bo niektóre nazwiska to byli bardziej już politycy niż dziennikarze. A gdy widzę, kto w rzeczywistości
zaczyna trafiać do tych mediów, to widzę, że to są dziennikarze, a nie politycy. I moim zdaniem z tego względu będzie lepiej. Czy będzie idealnie? Nie. Moim zdaniem nie będzie idealnie, bo media publiczne tak są skonstruowane, że zawsze były kontrolowane przez władzę. Mniej lub bardziej. W ostatnim czasie wybitnie bardziej. Więc teraz też będą kontrolowane w jakiś sposób przez władzę. Ale jeżeli będziemy mieli w nich rzetelnych, solidnych dziennikarzy, a na to się zapowiada i mówię to szczerze i mam nadzieję, że tak będzie, to moim zdaniem będzie dużo lepiej niż było i pod tym względem, gdy się spotkamy za pół roku i zaczniemy rozmawiać, jak oceniamy po pół roku, to może ja już będę mniej się oburzał na tę nielegalność, a bardziej będę zwracał uwagę na to, że TVP wygląda dużo lepiej niż wyglądało za PiS-u i mam nadzieję, że tak będzie. No, będziemy to na pewno oceniać, no, nie będziemy tego oceniać po jednym dniu, przyjdzie do oceny za kilka pewnie miesięcy, ale Rafał, chciałeś zabrać głos, więc proszę bardzo. Tak, bo powiem tak, Mateusz zwrócił uwagę na coś ciekawego, czy nie dopowiedział tego, ale pana Pospieszalskiego z TVP wyrzucił PiS, a nie... No o tym mówię, mówię o Siemkiewiczu, o Cejrowskim, którzy znikali z anteny. Warzecha, Cejrowski, ja też przestałem być zapraszany po tym, jak skrytykowałem Andrzeja Dudę w trakcie kampanii prezydenckiej, także, ale mniejsza o to. Zgodzę się o tyle z Patrykiem, że TVN w porównaniu do TVP, tego, co się właśnie kończy, to są profesjonaliści i oni potrafią największe rzeczy, znaczy rzeczy, które no nie są do końca uczciwie przedstawić w zawodowy sposób. Mówimy o warsztacie, po prostu ludzie z TVN-u mają warsztat, mają technologię, mają warsztat, mają doświadczenie. Ludzie, którzy przejęli TVP w 2015 roku byli amatorami typu pan Pereira, który wcześniej potrafił tylko właśnie biegać po krakowskim przedmieściu, lub byli wychowankami w większości, praktycznie w 100% pana Sakiewicza, czyli medium, które zbudowało się na byciu oblężoną twierdzą. Ja pamiętam 2015 rok, jedna z dziennikarek, już wtedy TVP, wcześniej dziennikarka Gazety Polskiej, wysłała mi książkę o panu Andrzeju Dudzie, który wygrał wybory. Ja nam nosiła tytuł Machina propagandowa przeciw panu Dudzie. W skrócie, ale to chodziło o to. Ja wtedy ją spytałem, przecież wygraliście wybory. Przecież wygraliście wybory, powinniście zbudować narrację pozytywną, jak się wygrywa wybory, jak się łączy ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ci ludzie, którzy zbudowali TVP, pan Kurski nimi zarządzał, aż był z nimi w konflikcie, po części, o czym mało kto wie, ci ludzie wychowali się w oblężonej twierdzy i zamienili TVP w jeszcze bardziej oblężoną twierdzę, a każdy komunikat mówi im, że ej, halo, robicie coś nie tak, był odbierany jako zdrada narodowa. Pomijmy to, co się wydarzy, bo to się dopiero wydarzy i być może się wszyscy bardzo zdziwimy. Ja się zdziwię, że nie będzie to kolejna propagandowa tuba. Patryk się zdziwi, że jednak to się udało. Powiem tak, mnie bardziej od samego początku tej sytuacji, która zaistniała w wyniku wyborów ostatnich. Ja przed nimi miałem taką miałem osobistą, tak myślałem sobie, tak, żeby tak na sekundę ta platforma wygrała, bo chciałem zobaczyć wszystkich ludzi z mediów publicznych, którzy nagle są zagrożeni zwolnieniami. No poszło grubiej, tak? Tylko, że nie w tym rzecz. Myślę sobie, że istotniejszym jest to, i to jest temat, myślę, na osobną dyskusję, dlaczego PiS, dlaczego prawica zjednoczona przez 8 lat nie zbudowała żadnego swojego medium. I to jest zastanawiające, bo wykupili za pieniądze publiczne Polskę Press, zaraz stracą Polskę Press, bo to jest firma państwowa, nie stworzyli żadnego własnego medium, żyli zachłannie, i to jest prawda, po prostu na TVP, na stacjach radiowych. Przecież to było 5-6 dziennikarzy pisowskich, którzy byli we wszystkich możliwych stacjach lokalnych, w każdej gazecie lokalnej, byli w TVP, zarabiając olbrzymie pieniądze. Ale to pytanie, ja powtarzam, nieustannie, przynajmniej od powstania Polska Press, od przejęcia Polska Press. Dlaczego oni skazali się na medialną banicję, nie tworząc żadnych swoich mediów? Przypomnę, że Orban na Węgrzech nie wykupił jako rząd żadnych mediów, tylko pozwolił na zakup zaprzyjaźnionym biznesmenom
dużych mediów, tamtejszej Wyborczej między innymi, i oni w tej chwili są niezależni od zmian ewentualnych w rządzie, zmian wynikających z wyników wyborów. PiS tego nie zrobił. I to jest dla mnie pytanie, które powtórzę po raz ostatni już dzisiaj. Dlaczego? Dlaczego oni byli tak krótkowzroczni, że uwierzyli chyba w to, że będą rządzić wiecznie? No i w tej chwili widzimy protesty, w tej chwili widzimy miesięcznicę, w tej chwili widzimy tworzenie się kodu pisowskiego i tak dalej, i tak dalej. Czeka nas ciekawy okres, jeżeli chodzi o obserwację tego, co się będzie działo. Mam nadzieję, że to się skończy, tak jak mówi Patryk, ale szczerze mówiąc jestem pesymistą. Bartosz. Ja troszeczkę może spoza działki prawnej się przysługuję. Panowie, no, macie o wiele większą wiedzę, jeżeli chodzi o rynek medialny. Nie oszukujmy się, że był jeden rząd chyba dotychczas po 1989 roku, który nie zadbał o to, żeby Telewizja Polska była w jego rękach. Był to rząd Jerzego Buzka. Tak? Wtedy prezesem był Robert Kwiatkowski. Jakie były efekty tego, jaka była ocena rządu przez pryzmat przekazu w telewizji publicznej, to wszyscy wiemy. Upadek rządu w 2001 roku, cztery wielkie reformy, zmiażdżone, można powiedzieć, społecznie i medialnie. I od tego momentu żaden rząd, nie łudźmy się, żaden rząd, który dojdzie do władzy, nie będzie chciał stracić kontroli nad publicznymi mediami. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast odpowiadając na to, co pan Rafał, pan redaktor Rafał powiedział, odpowiedź jest prosta moim zdaniem. Niestety Prawo i Sprawiedliwość w wielu elementach swojej polityki pokazywała, że traktuje czy utożsamia państwo wyłącznie z administracją i wyłącznie z interesem partii politycznej. Więc wypuszczenie, czy też wytworzenie sobie pewnej nowej elity, która mogłaby mieć pewną formę niezależności, po prostu nie było mile widziane. Viktor Orban to doskonale rozumiał na każdym polu, czy to na polu szkolnictwa wyższego, czy to na polu organizacji pozarządowych, czy to na szczeblu przede wszystkim medialnym, gdzie pozwolił tym ludziom, którzy mu wszystko zawdzięczają w gruncie rzeczy, wytworzyć i stworzyć własne ogromne media, własne organizacje, dość majętne, i w ten sposób buduje się pewną elitę. Natomiast widać było bardzo wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość totalnie nie rozumie zupełnie inaczej tę kwestię. Bało się niejako stworzenia, czy dania pewnej niezależności osobom, które no, mogą skrytykować, powiedzmy, kierunek partii. No i takie są tego efekty. No, niestety, no, powiedzmy sobie wprost, czasu mieli dość sporo na to. Też takie przekonanie o tym, że władzy nigdy nie stracimy, jest charakterystyczne dla można każdej władzy przez ostatnie 8 lat. To też było bardzo wyraźnie widoczne, więc odpowiadając na pana pytanie, wydaje mi się, że obawa przed uniezależnieniem pewnych, czy stworzenie pewnej grupy, która mogłaby zagrozić interesom partii, była po prostu zbyt duża. Panowie, szybko do pana Rafała. To jest bardzo proste, panie Rafale. To jest właśnie to, że złamano wszelkiego rodzaju zasady życia społecznego i zasady demokracji. To jest trochę tak jak z obecnie, ja dużo się przyglądam sprawie CPK, które nowa władza powiedziała, że nie powiedziała, że będzie kontynuować, nie powiedziała, że przerwie ten projekt, ale że przyjrzy się temu projektowi. I nagle wszyscy związani z władzą PiS plus jacyś doradcy, którzy się nagle pojawili hurtem chociażby w mediach społecznościowych, nagle wręcz żądają debat z nową władzą, która nawet jeszcze się nie zagościła w spółce CPK i nie zapoznała się z dokumentami tymi, które są niejawne i są pochowane w szafach pancernych, i nagle żądają debaty na temat kontynuacji tego projektu. Dzisiaj po 8 latach ktoś sobie przypomniał, że może warto było najpierw taki wielki projekt, w gruncie rzeczy narodowy, społeczny, za grube miliardy publicznych pieniędzy, przedyskutować, i czy w gronie fachowców, czy w gronie polityków, czy w gronie społecznym. Nie, poszli na rympał, i dokładnie to, co pan Bartosz powiedział. Z mediami było dokładnie tak samo.
I ja jeszcze raz panu powtórzę, ja nie mam nic przeciw, ja jedyne co chcę w TVP, chociaż wiem, że ona będzie oczywiście jakoś upolityczniona, ale ja nie chcę siermierężnej propagandy. I zgodzę się z panem Tomaszem, że takowej nie będzie, bo ta władza wie, że dokładnie demokracja za 4 lata zdecyduje o tym, czy godzi się na kolejną siermiężną propagandę i wtedy będą to przegrane wybory. Więc dlatego po prostu obecna władza tego nie zrobi. Te 8 lat zburzyło pewien, nie tylko porządek prawny, bo tu właśnie dyskutujecie państwo, to właśnie o to chodziło o to chodziło PiS-owi. Zagmatwać, zrobić taki węzeł gordyjski, że dzisiaj pan Bartosz z Jakubem Wendę będą sobie dyskutować przez 6 lat, a sądy dyskutować przez 3 lata, czy tak, czy wsiak. Właśnie o to chodziło, o zburzenie tego całego porządku konstytucyjnego, porządku prawnego, porządku społecznego i właśnie to się wydarzyło. Dzisiaj to spijamy. Dzisiaj zresztą PiS wpada w tę samą pułapkę. To dzisiaj śmieszna pani marszałek Witek, znaczy już nie marszałek Witek, lata do pani Jurowej, gdy jeszcze parę miesięcy temu mówiła, krzyczała, że tu jest Polska, to nie ten, że to jest nie donosi się na własne... Ja się cieszę, znaczy mi się to podoba, bo to jest jakby, ja jestem święcie przekonany, że PiS do TSUE poleci z paroma przepisami prawnymi i każe respektować wyroki Trybunału Europejskiego Trybunału Konstytucji. Cudowne, po prostu cudowne. Marcin, pełna zgoda, tylko pytanie, czy nie mogli tego zrobić bardziej w białych rękawiczkach? Przecież widzimy, jak politycy manewrują, jak łatwo chociażby Donald Tusk wyprowadza z równowagi Jarosława Kaczyńskiego, a dzisiaj ten przekaz idzie nieco inny, ale oddam głos Tomkowi, bo wiem, że się zgłaszał Tomku. Tak. Ja tu tylko zaznaczę, że o tym, że będzie lepiej, to Patryk mówił, nie ja. Choć ja się akurat pod tym zaraz... trochę bardziej sceptycznie, ale podpiszę. Znaczy ja na początku zauważyłbym, że moim zdaniem rzetelności powinniśmy, media są zbyt ważne i rzetelności powinniśmy wymagać od wszystkich, niezależnie czy są finansowane publicznie czy prywatnie. No ale to jest po prostu moje stanowisko, że tak powinno być, ale też nie zgodzę się, że TVN jest na poziomie TVP. Ja uważam, że jednak jest różnica w skali propagandy, bo nawet jak weźmiemy wiadomości i fakty, to wydaje mi się, że w faktach jednak pewna różnorodność się zdarza, a fakty są jednak też bardziej propagandowe niż cały TVN24. Ale to Rafał też mówił, to chodzi o warsztat też, tak? O sposób przekazywania informacji. Tomku, wspomnę ostatnie spotkanie Mencena z panem Kraśko, kiedy ta rozmowa była fatalna, ale była. Ale to prawda, mówimy o warsztacie, Mateusz ma rację. Tak, a w TVP jej w ogóle nie było, więc jakby tu powiedziałbym, że jednak skala jest inna i też w TVN24 różnorodność poglądów zapraszanych gości jednak była mimo wszystko większa niż, mimo że uważam, że była zbyt mała, ale była większa. Co do tego, że czy będzie lepiej, ja jestem sceptykiem, ale uważam, że będzie lepiej. Po pierwsze ten powód taki czysto polityczny, że to się po prostu opłaca. Po drugie kwestia taka, że no jednak teraz mamy 4 ugrupowania. Więc jednak oni między sobą też będą musieli się dogadać, żeby ktoś z tego nie wypadł, a to siłą rzeczy wydaje mi się, że będzie sprzyjało temu, żeby bardziej różnorodnie te przekazy były pokazywane, że to taką jednolitość uniemożliwi. Ale też ja bym poczekał z ocenami, bo dzisiaj mało kto o tym pamięta, ale ta siermiężna propaganda u Kurskiego nie zaczęła się od pierwszego dnia. Pierwsze dni Kurskiego to ja uważam, że była zmiana na plus w TVP względem tego, co było na samym końcu. Tylko że to trwało bardzo, bardzo krótko i bardzo szybko zaczęło się psuć. Natomiast ja bym tu jeszcze zwrócił uwagę na aspekt taki czysto polityczny, polityczny w rozumieniu nie polityk publicznych, dbałości o państwo, ale rywalizacji między partiami. Bo tu też Patryk zauważył, że chyba wybrali tą opcję, bo trochę się to temu twardemu elektoratowi podobało, ale tak samo uważam, twardemu elektoratowi PiS-u to jednak troszkę zmobilizuje. Ja akurat uważam, że sposób, w jaki PiS bronił telewizji, wiadomo, on mówił, że wolnej, ale chodziło o to, że swojej, to wydaje mi się, że to miało trochę charakter szopki wręcz dla mnie. Jakby dla mnie to oczywiście, było... nawet wypowiedzi polityków PiS-u dzisiejsze bronimy, oni mają swoją, my swoją. Chodzi mi o to, że to moim zdaniem to była szopka. Też jak włączyłem wczoraj TVP, żeby posłuchać pana Sakiewicza, który zaczął mówić, że w 2 dni zbliżyliśmy się do standardów białoruskich,
Wręcz mnie to bawiło w momencie, kiedy ja się oburzałem na sposób, w jaki już widziałem, że w który to idzie, ale zwróciłbym mnie tak uwagę. Czy mogę jedno zdanie dosłownie, tak. Bo zwróćcie tak, uwagę na nie... dokończyć. Tak. Przepraszam, ja chciałem tylko powiedzieć, zwróćcie uwagę, że w obronie TVP, niezależnej telewizji pluralistycznej, stanęło kilkudziesięciu posłów PiSu, a nie stanęli obywatele. Tam nie ma tysięcy. Tam kilkaset osób dzisiaj się zebrało i to i tak ledwo się udało zebrać, a organizatorzy tłumaczą, że dlatego, że deszcz pada. Powiem tak, jak na niezależną przez 8 lat telewizję, no to jestem zaskoczony, że aż tak mało obywateli broni tej niezależności. Tak, no jakby tutaj wiadomo, liczba obywateli nie będących działaczami Prawa i Sprawiedliwości, no to można przytoczyć żart, że może spacerowali. Zgodzicie się, że nawet wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, bo to pokazywały różne sondaże. Tak, absolutnie. Ale ja chciałbym zwrócić na jedną... Są politycy PiSu, które ewidentnie mówią, że przez tą siermiężną politykę i tą właśnie siermiężną propagandę te wybory przerwali. Tak, tylko zwróciłbym uwagę, że jednak... PiS, dzisiaj to jest szopka, ale PiS jednak wygenerował kilka obrazków, które mają pewien potencjał, bo za 2-3 lata trochę osłabnie w pamięci, jaka to była skala propagandy, a za kilkanaście lat jeszcze bardziej. I tak samo jak upadał rząd Olszewskiego, to on upadał w trochę innych nastrojach, niż my pamiętamy z nocnej zmiany. I nie wiem, czy Jacek Kurski, czy ktoś inny weźmie to na warsztat, ale moim zdaniem PiS wygenerował wystarczająco dużo obrazków, żeby przynajmniej podjąć próbę zbudowania trochę takiego mitu martyrologii, że to była ta wspaniała telewizja i ją niszczyli. Jak mówiło się, że Morawiecki spróbuje zbudować tę swoją wizję rządu, moim zdaniem nie, bo nie wygenerował żadnych emocji. Tu jednak jakieś emocje zostały moim zdaniem wygenerowane, a emocje jednak sprzyjają takie, jakby lepiej się zapamiętuje emocje niż fakty. I te emocje także negatywne wśród osób, które wcale TVP nie kochały i są zadowolone, że upada, są. I moim zdaniem, jeżeli zrobią z tego dobry materiał, to za 2 lata będzie można pokazać, jak to grupka posłów w kole siedzi, stojąc, broniąc telewizji, pokazać tą panią poseł, która została poturbowana, pokazać tego mężczyznę wielkiego, który właściwie siłą tam wchodzi, pokazać ten kawałek agrobiznesu, że tutaj ostatkami się bronili w tej telewizji. I moim zdaniem, chociaż krótkookresowo to był, no tak jak mówię, to była szopka, która Prawu i Sprawiedliwości szkodziła, to ja się zastanawiam, czy długookresowo, jeżeli ktoś zręcznie się za to weźmie, stworzy dokument, tak jak mówię, ja to roboczo nazywam Nocna Zmiana 2.0, czy to nie jest coś, na czym będzie można budować nową mitologię, która ma pewien potencjał tutaj taki właśnie stricte polityczno-partyjny. Ja mówię tutaj... No na Twitterze się pojawiają już takie określenia typu męczennicy z Woronicza, ale widzę, Rafał się zgłasza. Rafał? Ja powiem tak, ja myślę, że za kilka lat poziom dzisiejszy TVP będzie sprawiał takie nostalgiczne wrażenie, że było lepiej, bo faktycznie było lepiej, bo jak mówicie tutaj wszyscy panowie o TVP i TVN z 2015 roku, że to było tak świetne. Nie, to już wtedy było kiepskie, tylko później było coraz gorsze. Teraz spadło jeszcze niżej i TVN i TVP, jeżeli chodzi o propagandę. Za 5 lat, jeżeli wspomnimy TVP i TVN dzisiejsze, że świetnie, to chyba nie powiedział nic. Wszyscy będziemy mówić, że Boże jedyny za tego PiSu to jeszcze był jakiś poziom. Także to jest taka uwaga. Panie Bartoszu, bo pan zwrócił słusznie uwagę na te kwestie węgierskie, że no, PiS nie potrafił dowieść pomysłu stworzenia nowej klasy społecznej, nowych elit. To prawda, nie miał chyba takiego nigdy pomysłu. Tylko, że oni nawet nie potrafili stworzyć własnych mediów. Panów Karnowski w Polsce, pana Sakiewicza Republika, przez te 8 lat nie zyskała widzów. Włożyć w media miliony złotych ze spółek Skarbu Państwa i nie potrafić pozyskać widzów, to jest też jakiś talent wyjątkowy do mediów ze strony prawej strony. No ale tu, Rafał, chyba to nie było w ogóle takiej wizji na przyszłość. Sądzili, że TVP będzie długo w rękach i nie było w wielu aspektach funkcjonowania naszego państwa wizji dłuższej niż powiedzmy rok czy dwa do przodu. Ja tego nie rozumiem cały czas. Ale z tym nie zgodził. Znaczy, na całe szczęście w tym kraju są jeszcze obywatele i są ludzie, którzy są może takimi wyborcami albo takimi wyborcami.
Ja jeszcze raz Państwu powtórzę, bo mówię to jako zwykły obywatel, bo kompletnie dzisiaj rozmowa nie jest o moich tematach. Media, akurat we współczesnym świecie, również social media, to jest normalna, zwykła usługa. Czyta się te artykuły, które się chce czytać, a nie które ktoś nam próbuje wykreować. Można sobie robić najlepszą rzecz. I tak jak jeszcze raz powiem, jeżeli artykuły w wirtualnej Polsce nie będą się czytały, to będzie to jakiś medium, ale właściciel czy ktoś powie, stwierdzi, że się kasa nie zgadza. I to jest dokładnie tak samo. Po prostu nie ma potencjału, na szczęście, jak dla mnie, na szczęście w tym kraju nie ma potencjału dla takiej telewizji jak Republika, czy Telewizja Trwam, czy inne tego typu medium. Takie media sztucznie utrzymywane jak do rzeczy mają tą swoją czytalność na tym poziomie, jakie mają. Dlaczego takie mają? Bo nawet jak, bo taki jest warsztat, bo taki sobie wybrały medium, bo taki sobie wygrały target klientów, nie dotarły, siermiężnie, fatalne, nie czyta się, nie klika, nie ma pieniędzy, trzeba brać kasę z publicznych pieniędzy. Teraz się skończy. To bym trochę dyskutował. Przepraszam. No, wiesz, no, jak się dostaje miliardy, no to... No, TV Trwam to jest najbardziej profesjonalna telewizja informacyjna w Polsce, tyle powiem. Jest siermiężna, tak, ale nie można zarzucić im stronniczości oraz braku profesjonalizmu. To jest jedyna stacja telewizyjna w Polsce. Ale się nie ogląda, panie Rafale. Ale się nie ogląda. Która zaprasza jedną, drugą stronę bez durnej muzyczki wzbudzającej emocje, po prostu przekazywane są informacje. A to, że się nie ogląda, to jest całkiem inna sprawa, bo tak jak słusznie pan, panie Marcinie, zauważył, współczesne media nie mają informować, tylko mają bawić i trzymać to... przed telewizorami. Dobra, no wiesz, chłopaki, debatujemy tak, już z drugą godzinę. Tak jest, dlatego chciałbym też, bo obiecałem wam, że zmieścimy się w 40 minutach. Widzimy się pierwszy raz, ale bardzo serdecznie wam dziękuję, bo po prostu dyskutowało się bardzo przyjemnie i mam wrażenie, i tak bym chciał, żeby wyglądała, właśnie tak wyglądał poziom dyskusji w naszym kraju i w mediach. Panowie, ale jeszcze króciutko, każdy po jednym zdaniu, bo chociaż część z was już o tym powiedziała, trochę wyciągnijmy szklaną kulę, wiem, że jako eksperci może nie do końca to lubicie, ale co mogą przynieść kolejne dni wokół sytuacji TVN? I lećmy po kolei. Bartosz, Tomek, Patryk, Rafał i Marcin. Wobec TVP. No wobec TV i może byśmy się podzielili, może Bartosz z Tomkiem nieco w kwestii takiej prawnej, a pozostali panowie bardziej w kwestii dziennikarskiej, wizerunkowej. Ja spodziewam się podbijania tematu zawiadomień do prokuratury, zapewne wypowiedzi różnego rodzaju polityków. Natomiast mnie z punktu widzenia prawnika interesuje to, czy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu po prostu złożą odpowiednie skargi w celu kwestionowania tych uchwał. Podejrzewam, że tak. Znaczy dla mnie, z mojego punktu widzenia, zamknięcie sobie tej drogi mimo wszystko byłoby kiepskim pomysłem dla osób, które kwestionują ten sposób odwołania. Teraz Tomek. Tak, to znaczy prawnie, no nie wiem, czy mam to jakoś coś źle dodane. Ja myślę, że jednak, że KRS to klepnie i że procesy, nawet jeżeli się będą to toczyły, to nie wpłyną na bieżące funkcjonowanie. Myślę też, że zastanawiam się, czy ten temat trochę nie zejdzie na drugi plan, bo dzisiaj mamy już uchwałę sejmową w sprawie KRS-u. Jeszcze nie zdążyłem tam zapoznać się ze szczegółami, ale zastanawiam się, czy to nie będzie trochę tak, że kolejny temat przykryje, czy zaraz nie dostaniemy kolejnych czystek w innym miejscu i wtedy się może okazać, że to jest już jakby inny temat. No i teraz w kwestii takiej szeroko pojęto medialnej, Patryk. Moim zdaniem z TVP będą powoli przejmowali wszystko. Ostatnie wystąpienie pana redaktora Czyża, oceniane jako niewybitne, to zapowiadające. Jedną kwestią jest kwestia dziennikarska, ale drugą kwestią jest, widać, że tam brakuje jeszcze realizacji i ludzi od tego. Jeżeli nie ma belki z podpisem, to jej nie ma dlatego, bo nie ma człowieka, który mógłby usiąść przy komputerze i wbić tę belkę w programie. Jeżeli jest fatalne nagłośnienie, to dlatego, że albo nie ma dźwiękowca, albo nie są w stanie sobie sprzętowo z tym poradzić. I moim zdaniem najbliższe dni to trochę będzie się uczenie tej telewizji, też przy pomocy ludzi, którzy zostaną, bo nie ma żadnego powodu, ażeby pracownicy techniczni, fachowcy, a nie ci, którzy
robili tę propagandę, mieli odchodzić z TVP. I moim zdaniem tak to będzie wyglądało, to znaczy uczenie się trochę tej telewizji. Myślę, że najbliższe dni pozwolą z jednej strony zauważyć różnicę między nową ekipą, a ekipą, która była z nadania PiS-u. Z drugiej strony będą okazją też do wyłapania jakichś błędów, niedoskonałości technicznych. Natomiast tak jak ja jestem złośliwy, to tak ja właśnie nie wyśmiewałbym tych niedoskonałości na początku. Z tego względu, że tutaj w dużej mierze nowa ekipa wchodzi w mało sprzyjających okolicznościach i nie może liczyć na pomoc tych, którzy te telewizje czy chcą, czy nie chcą, ale muszą oddać. To teraz Rafał. Ja, tak? Powiem tak, ja co sobotę w polityko.tv prowadzę program satyryczny opisujący nasze media, między innymi polityków w naszych mediach i bardzo się cieszę. Bo myślę, że ja się bardzo cieszę no, z tego, co się dzieje, bo myślę, że będę miał masę materiałów, które spowodują moich widzów dobre nastroje. Tylko tyle powiem. A to, no i jeszcze że, no tak, ale to, że na dłuższą metę to wszystko pójdzie jeszcze niżej, no nie jest powodem do radości, jak powiedziałem. Ja bym wolał opisywać sukcesy naszego kraju niż kolejne fuck-upy rządzących oraz mediów. Tylko tyle z mojej strony. A jaką wizję przyszłości widzi Marcin? No, myślę, że to bardzo szybko pójdzie, bo do posprzątania po PiS-ie jest jeszcze bardzo dużo. I pewnie jutro, pojutrze usłyszymy kolejne, zresztą takie gdzieś tam są już zapowiedzi kolejnych zmian w różnych instytucjach, czy publicznych, czy spółka Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc tak czy siak telewizja zostanie przejęta. Zresztą już tu jeden z portali internetowych zresztą podał, że spora część, grupa dziennikarzy z obecnej TVP jest po rozmowach z nową władzą, zgodzili się na pracę i pewnie tak jak tu Patryk wspominał o tym warsztacie całym, tak naprawdę ta telewizja bardzo szybko ruszy z powrotem, bo na szczęście tego sprzętu czy tam innych rzeczy nikt nie wyniósł, więc to wszystko tam stoi i jest, wystarczy to tylko obsłużyć, a w 38-milionowym kraju nie zabraknie jeszcze operatorów kamer, więc myślę, że to szybko wróci do normy. Natomiast ja wierzę, że no powiedzmy za rok czy za pół roku spotkamy się w takim samym gronie i wtedy będziemy dyskutować, czy coś się faktycznie w TVP zmieniło w sensie programu i tego jak jest i co prezentuje TVP. Ja wierzę po prostu w wolność ludzi, ich wybór i na pewno też jako obywatel zwykły będę mówił, że mi się to czy się tamto nie podoba, bo wcale nie mam zamiaru bronić jakby tej władzy. Ja nie chcę po prostu takiej telewizji, jaka była przez 8 ostatnich lat i wierzę, że ta władza tego błędu nie popełni i ona tak wyglądać nie będzie. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Obserwujemy to, co dobre, chwalimy, negujemy to, co złe. Moim i Państwa gościem, pozwolicie panowie, że tu po kolei okienkami podziękuję. Był redaktor Rafał Toka-Frąckiewicz, Tomasz Synowiec, Marcin Samsel, Bartosz Lewandowski i Patryk Słowik. Dziękuję. Państwa oczywiście odsyłam na media społecznościowe moich gości, do których link znajdziecie w opisie tego filmu i zachęcam do zasubskrybowania WarNews.pl. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.